Lubią spędzać czas aktywnie, przeczą stwierdzeniu starość nie radość. Wręcz przeciwnie, tryskają energią i zarażają pozytywnym nastawieniem. A mowa o seniorach z klubu Seniora na Podwalu. Teraz klub obchodzi pierwsze urodziny. Wrażenia są znakomite i to był chyba najlepszy pomysł, jaki spółdzielnia mogła wprowadzić w życie dla seniorów. No. Inicjatywa wychodziła od samych seniorów. Było potrzeba, mówili, że jest potrzeba spotykania się w takim gronie swoim własnym. No i podjęliśmy tę inicjatywę, wystraszani, czy się uda, czy nie uda. Po tym, co się tu dzieje, no, miny uśmiechnięte wszystkich, jest za mało tego. Jeden klub na Podwalu to jest za mało. Trzeba na następnych dwóch osiedlach, na osiedlu Podwęże i na osiedlu Stałym, trzeba robić następne rzeczy. Klub Seniora jest miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę. Spędzenie wolnego czasu wśród znajomych i przyjaciół w klubie Seniora jest oderwaniem się od obowiązków dnia codziennego. Jest często jedynym sposobem na walkę z samotnością. Poniedziałek są komputery najczęściej, we wtorek jest gimnastyka, po południu są zajęcia, we środy do południa jest dzień sportowy, są tańce, we czwartki mamy tak zwany babski czwartek, gdzie robimy różne rękodzieło, czasami się spotykamy tak na kawie, żeby porozmawiać. A w piątek no to gry. Głównymi celami klubu są aktywizacja i integracja osób starszych, reintegracja społeczna, utrwalanie więzi społecznych, stworzenie osobom starszym warunków do aktywnego, produktywnego i miłego spędzania wolnego czasu, a także troska i pomoc w rozwoju zainteresowań, zdolności manualnych i artystycznych. W spotkaniu uczestniczył poseł Rzeczpospolitej Polskiej Paweł Bańkowski, który wspiera seniorów. 1/3 mieszkańców naszego Jaworzna to seniorzy. Ta liczba będzie systematycznie wzrastać. Osoby, które mają ogromne doświadczenie życiowe, wiedzę, którą mogą się dzielić z pozostałymi mieszkańcami. Każda inicjatywa, która sprzyja zaangażowaniu seniorów w życie naszego miasta, jest cenna i należy ją pielęgnować. Na spotkania organizowane w klubie Seniora zapraszane są nie tylko osoby związane ze spółdzielnią mieszkaniową Górnik, ale wszyscy, którzy chcą spędzić czas w miłym gronie. Jak przyjdzie osoba, która chce z nami współpracować, a nie zamieszkuje spółdzielni mieszkaniowej, my nie wyrzucamy. Po prostu jest to, może być sąsiadka z innego bloku, gdzie jest ze wspólnoty i tak dalej. Pracujemy wspólnie, chociaż koszty ponosimy my. Wszystko jest uzależnione od tego, czy ta współpraca, inicjatywa jest po to, żeby zjednoczyć ludzi i żeby mile spędzali, czy po prostu skłócać. Jeżeli skłócać, to nawet nasi spółdzielcy czasami dziękujemy za współpracę. Wszystkim seniorom życzymy dalszej udanej działalności klubu w najbliższych latach.